Cześć, z tej strony Mateusz Mikulak z kanału Football TV i dziś zapraszam Was na najnowszy odcinek. Brak awansu na Mistrzostwa Świata reprezentacji Chile, która przecież wygrała dwie poprzednie edycje Copa America, to jedna z największych sensacji tego roku. Po wysokiej porażce aż 0-3 w decydującym starciu z Brazylią, lawina krytyki spadła na Arturo Vidala i jego problemy z alkoholem. Co ciekawe, bohater dzisiejszego odcinka nawet nie zagrał w tym meczu, jednak uważa się, że jego zachowanie zdestabilizowało drużynę. Niektóre słowa, chociażby te wypowiedziane przez Jorge Sampaolego, mogą budzić duży niepokój. Wskazują one na to, że dla pomocnika Bayernu alkohol i imprezy to już nie tylko forma rozrywki czy relaksu, ale i poważny problem. Wydaje się więc, że zamiast kolejnych kar czy zmasowanej krytyki, w tym momencie Chilijczykowi najbardziej przydałaby się fachowa pomoc medyczna. Pierwszy raz o słabości Arturo Vidala do alkoholu piłkarski światek mógł usłyszeć w roku 2011, gdy na zgrupowaniu kadry wraz z kolegami udał się na nocne turnę po okolicznych barach w celu świętowania narodzin córki jednego z nich. Wówczas otrzymał od kierownictwa reprezentacji zawieszenie na aż 10 spotkań. Kara ta oczywiście niczego go nie nauczyła, później było już tylko gorzej. Można powiedzieć, że od tamtego momentu nie było roku, w którym Vidal nie byłby bohaterem skandalu z alkoholem w roli głównej. Na swoim koncie ma m.in. bójkę o 5:20 nad ranem w jednym z turyńskich klubów na kilka dni przed meczem z Romą. Rozbite Ferrari podczas Copa America 2015 czy spóźnienie się na samolot do Turynu, za co również został zawieszony na kilka spotkań. W każdym z tych przypadków główną przyczyną jego problemów było oczywiście spożywanie alkoholu. Wielokrotnie przychodził również na treningi będąc pijanym, czy to w Bayernie za czasów Pepa Guardioli, czy podczas zgrupowań kadry, o czym ostatnio mówiła teściowa bramkarza reprezentacji Chile, Claudio Bravo. Arturo brał udział w bójce w kasynie, które opuścił o 7 rano, a następnie pojawił się na treningu całkiem pijany. Zapłacił ochronie, aby usunęła nagrania z kamer. Ludzie, którzy go kryli, są kłamcami. Przez niego reprezentacja nie zagra na Mistrzostwach Świata. Słów krytyki Vidalowi nie szczędził również Jorge Sampaoli, obecny trener reprezentacji Argentyny, który przed kilkoma laty pracował z ekipą Chilijczyków. On potrzebuje wyspecjalizowanej pomocy medycznej, lubi pić i tego nie kontroluje. Gdy wracaliśmy samolotem z Limy, zapytał mnie, czy może otworzyć butelkę piwa, którą kupił na lotnisku. Odmówiłem mu, lecieli z nami działacze i inni ludzie. Przy pomocy naszego kierowcy autobusu zdobył jednak butelkę whisky. Musiałem wyrzucić szofera z pracy, chociaż wiedziałem, że winowajcą jest Vidal. Niezwykłe jest jednak to, że mimo wyraźnych problemów z alkoholem Vidal wciąż jest jednym z najlepszych zawodników na świecie na swojej pozycji. Przede wszystkim wyróżniają go waleczny charakter oraz wszechstronność. Za czasów gry w Juventusie świetnie sobie radził jako defensywny pomocnik, kiedy była potrzeba, to lądował również na środkowej obronie. W niektórych meczach towarzyskich trener Antonio Conte, ze względu na jego niekwestionowane atuty ofensywne, stawiał go nawet na skrzydle. Strach więc pomyśleć, jak dziś prezentowałby się Arturo Vidal, gdyby od zawsze praktykował sportowy tryb życia. Na koniec jeszcze dodam, że problemy alkoholowe Arturo Vidala nie wzięły się znikąd. Jak już niegdyś mówiłem w jednym z odcinków, miał on bardzo trudne dzieciństwo. Gdy był jeszcze dzieckiem, żył w skrajnej biedzie, a nieobliczalny ojciec, który później zostawił swoją rodzinę na pastwę losu, zagrażał bezpieczeństwu swoich dzieci. Raz podpalił nawet łóżko, w którym spał mały Arturo. Na dziś to by było na tyle. Oczywiście zachęcam Cię do subskrybowania kanału. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia.